Axel, za nami trzeci etap. Jak swoimi słowami opiszesz to, co się dzisiaj wydarzyło na trasie? Jeszcze raz. Jak swoimi słowami opiszesz to, co się dzisiaj wydarzyło na trasie etapu? A no, było dużo wiatr i w Holandii zawsze mamy dużo wiatr, w Belgii. No, jak jest wiatr, my wiemy, co musimy robić. I zawsze no, bardzo mocno było i bardzo szybko mieliśmy małą grupę. No i potem było łatwo wygrać. Mieliście bardzo dobrą sytuację. Dwóch twoich kolegów jeszcze jechało w grupie, więc jak na tacy mogliście wiedzieć, kto z was atakuje, kto z was wygra etap. No tak jest. Bodhi atakował i ja wiedziałem, że jak my znowu byliśmy u jego, to ja atakowałem. I jak jasno byłem z powrotem, to Bodhi może znowu atakował, bo Olaf liderem, to on jest bardzo dobrze u sprintem, to zawsze mamy jego w grupie, to jest bardzo, bardzo łatwe jechać tak. Wygląda na to, że będziecie mieli wspaniałe wspomnienia. Trzy etapy już wygrane przez was. No i w zasadzie żółta koszulka wystarczy ją dobyć jutro na koniec etapu w Grudziądzu. No, mamy dobry szans, żeby wygrać. No, będzie dobrze.